Witam Państwa w teleturnieju o Kubie. Dzisiejszymi gośćmi są Agata z Trójmiasta i Paulina z Warszawy. Zasady teleturnieju są następujące. Osoba, która zna poprawną odpowiedź na dane pytanie, klika przycisk znajdujący się przed nią. Nagrodą za wygrany teleturniej jest wycieczka na Kubę. Pytanie brzmi następująco. Proszę wymienić najsłynniejsze kubańskie danie. O, ja wiem. Jest to arroz a la cubana. Składa się z jajka sadzonego, bananów i ryżu. Kubańczycy uwielbiają jeść to danie. Odpowiedź brzmi poprawnie. Drugie pytanie brzmi następująco. Czym charakteryzują się dania kubańskie? O, ja wiem. Ostatnio jak byłam na Kubie, to jadłam właśnie taką bardzo gęstą i ostrą zupę. To danie jest właśnie chyba zapożyczone z kulinarii hiszpańskiej. Tak jest! Dobra odpowiedź! Wymień co najmniej dwie kubańskie tradycje. No to tak. Wielu Kubańczyków wierzy, że gdy mają problemy, pomoże im polewanie się wodą deszczową lub branie kąpieli z białymi kwiatami. Biel dla nich to oznaka czystości, dlatego wszędzie, w domach, w biurach, w pracy, wszędzie mają białe kwiaty postawione w wazonie. W poniedziałek zakładają właśnie ubrania w tym kolorze, żeby cały tydzień minął dobrze. W środę ubierają fiolet, kolor siły, a w sobotę ubierają czerwień, kolor namiętności. Tak jest! No wiem. Czy chcecie wiedzieć, jakie jest następne pytanie? Jaka jest religia na Kubie? Znasz odpowiedź? A więc pytanie przechodzi do przeciwnika. Okej, no to tak. Religia na Kubie to połączenie dwóch elementów, katolicyzmu i wierzeń przodków przywiezionych przez Afrykańczyków, co stworzyło nową religię zwaną Santeria, czyli religię afrokubańską. W domach tuż przy obrazach Jezusa i Matki Boskiej spotyka się ołtarzyki postawione ku czci bóstw Santerii. Bardzo dobra odpowiedź. Nie spodziewałam się tak długiej. A teraz pytanie z serii muzycznej. Puścimy piosenkę, a uczestnik będzie musiał odpowiedzieć, jaki jest tytuł oraz wykonawca. O, ja wiem, przypomniało mi się. Moja mama tego często słucha. To jest Buena Vista Social Club Han. I to jest najpopularniejszy zespół na Kubie. Tak jest, prawidłowa odpowiedź. I czas na kolejne pytanie. Którą pod względem wielkości wyspą jest Kuba? Więc Kuba to największa z wysp karaibskich, a na liście największych wysp świata zajmuje 16 miejsce. Bardzo dobrze, zgadza się. Z czego słynie Kuba? Kuba słynie z produkcji cygar. Kubańskie cygara zwane puro, czyli prawdziwe. Jeden z najsłynniejszych i najdroższych to Coiba, przez wiele lat zarezerwowany dla dyktatora Fidela Castro. Kolejny jest rum, jednym z najważniejszych kubańskich towarów eksportowych. Kolejne są stare samochody. Na Kubie znajdziecie setki zabytkowych aut, które pamiętają lata 40. i 50. XX wieku. Ostatni jest taniec. Na całym świecie znane są tańce kubańskie jak cha-cha, rumba i mambo. Bardzo dobrze. No dobrze, a teraz przejdźmy do pytania. Jaka jest stolica Kuby? Ja wiem, więc stolicą Kuby jest Hawana. A ciekawostką jest to, że nadal nie we wszystkich domach jest kanalizacja. Zaskakujące. Drodzy Państwo, a więc mam już wyniki. Mamy rewiz i obie panie pojadą na Kubę.